Panda. I got broads in Atlanta. Just to lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Trójka się nie zmienia, prowadząca na razie w kwalifikacjach Kimi Zajcak, wolny Manuel Popingel, tymczasem Serii Tkaczenko, reprezentant Rosji na zeszły sezon, tam Jewgeni Klimow był tym liderem reprezentacji Rosji. Ale to nie nadzwyczajnie, to 315 metrów, w sumie 397,5 metra. Piotr Żyła, no i jako przedostatni Kamil Stoch, 49 numer startowy. Lauri Askinen na naszych ekranach. On wczoraj nie startował w drużynie fińskiej, która zresztą zajęła wczoraj 10 miejsce. Askinen 36 w kwalifikacjach, 103 metry w bardzo trudnych warunkach. No, musiałby skoczyć 99,5 metra. Lauri Asikainen. Lauri Asikainen 99,5 metra musiałby. Ekstremalny stara się jeszcze bardziej wszystko zidentyfikować. Słoweniec. On Semenicza tu zastąpił, który fatalnie ostatnio skakał. Ten zwycięzca z Zakopanego. Jeden z ostatnich w wczorajszych kwalifikacjach. Zupełnie nie pozbierał się, mimo że jeszcze to wszystko wyglądało podczas pierwszego konkursu w Pjongczang przyzwoicie, a teraz... Tu. Parabola niezła. I tam, gdzie miał dolecieć, przynajmniej zabezpieczyć ten podstawowy interes Słoweńców, Nate Desmond doleciał. Dalej Piotrek Żyła o 1,5 metra, ale jego noty są niższe w sumie od Schirenzauera. Markus Eisenbichler dzisiaj dokonał jakiejś niewiarygodnej wolty podczas treningu. 116 metrów zaledwie, a przecież on tu potrafił daleko latać. Ma rekord z planicy z ubiegłego roku, 248 metrów. I teraz ma już odpowiednią wysokość, lecą czasami na wysokości 10 metrów, ale spadł przed granicą 200 metrów. Niepocieszony. A tymczasem ani widu, ani słychu żadnej informacji. No i czekamy w takim razie na oficjalne ogłoszenie, kto będzie zwycięzcą. No to jest sytuacja, której właściwie nikt sobie nie mógł wyobrazić. 58,5 w pierwszej serii. Otrzymał noty za styl Jakub Janda i prowadził o punkt. I prowadził, proszę Państwa, o 3 punkty. A więc Jakub Janda obok Jiří Raszki jest po raz drugi zwycięzcą turnieju czterech skoczni. 3 punkty przewagi były przecież. Dorzucił punkt do 2, które były po pierwszej serii. A zatem Bajc cieszył się, bo Jakub Janda. A tu mamy 1081. Po pierwszej serii, 2 po konkursie, czyli 2. I mamy 2 zwycięzców. A więc uff. No, w tym wszystkim można naprawdę stracić nerwy. Na półmetku dzisiejszego konkursu, a miejsca Polaków, których zobaczymy w serii finałowej, to 17 miejsce Kamila Stocha i 20 Stefana Hurja. Zatem 20 Stefana Hurja. Swojego przeciwnika i proszę zobaczyć, to prawie 140-metrowy skok. No, ta druga czerwona linia jest tutaj usytuowana, rozmiar skoczni na 137 metrze. Proszę zobaczyć, to prawie 140-metrowy skok. No. 7 metr to już jest 23 para. No i jeden z faworytów.
Najpierw Martin Hammann, a potem oczywiście Stefan Kraft, król poprzedniego sezonu. Przed trzema sezonami urósł dzięki znakomitemu startowi w turnieju czterech skoczni. Wygrał z Heibeckiem po fantastycznym pojedynku w Bischofshofen, gdzie zajęli pierwsze, drugie miejsce. Heibeck wtedy wygrał, ale ostatecznie w generalnej klasyfikacji lepszy był. Ale popatrz, co się stało. No i jeden z faworytów. Najpierw Martin Hammann, a potem jeden z faworytów. Najpierw Martin Hammann, a potem jeden z faworytów. Najpierw Martin Hammann, a potem